Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam taki szybki i prosty sposób na to, aby pozbyć się ze zdjęcia jakiegoś jego fragmentu, który nam przeszkadza. Oczywiście w taki sposób, żeby to było jak najmniej zauważalne. I nadmienię, że nie będzie to stempel, tak jak niektórzy myślą. Jest zupełnie inna metoda, naprawdę dużo szybsza od stempla, z tym, że no, jej skuteczność jest uzależniona od tego, właściwie od zawartości zdjęcia. O tym wszystkim za chwilę się przekonacie. Przygotowałem tutaj takie trzy zdjęcia, w których będę usuwał jako różne rzeczy. W tym zdjęciu postaram się usunąć tutaj te dwie takie trawy, które mi przeszkadzają. Tutaj zajmiemy się tymi gałęziami drzewa. A tutaj spróbujemy sobie poczyścić kadr z takich brzydkich rzeczy, jak kable, jakieś takie lampy, anteny i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynamy. Otóż bardzo prosto się to robi. Wybieramy narzędzie lasso i zaznaczamy sobie fragment zdjęcia, który chcemy, że tak powiem, wymienić. Następnie przechodzimy do zakładki edycja i używamy polecenia wypełnij. Teraz musimy się upewnić, że wybrana jest tutaj rodzaj tego wypełnienia z uwzględnieniem zawartości. Jest to bardzo ważne. I klikamy OK. Ściskamy kciuki. I bach. Oczywiście, jak widzicie, usuniemy sobie zaznaczenie, nie zawsze, czasami zostają jakieś takie drobne fragmenty tutaj, jakieś takie rzeczy, nie zawsze to się udaje do końca, ale zawsze to można poprawić jeszcze. Zaznaczamy sobie i robimy dokładnie to samo. Wypełnij. Proszę bardzo. Teraz zabieramy się za drugą trawkę. Zaznaczamy. Wypełnij. Myślę, że jest nieźle. Możemy tutaj sobie jeszcze popracować troszeczkę tutaj nad tym takim cieniem, ale to już jest szczegół. Jak widzicie, w bardzo szybki sposób usunęliśmy niechciane rzeczy ze zdjęcia. Jak widzicie, nie odbyło się to na jednej warstwie, żebyście nie pomyśleli, że jakieś triki tutaj stosuję, jakieś takie, dzięki którym to się po prostu w taki łatwy sposób odbywa. Pokażę Wam teraz na tym zdjęciu, jak to będzie wyglądać. Znowu bierzemy sobie lasso, zaznaczamy, tu jedziemy dookoła. Ups. Wypełni. Oczywiście przy większych fragmentach program będzie musiał troszeczkę dłużej wszystko przeliczać, także tutaj nam nie wyszło do końca, dlatego że źle zaznaczyłem, ale nie szkodzi, poprawimy sobie. Jak widzicie, nie dość, że wypełniliśmy sobie tutaj, pozbyliśmy się tego drzewa, to zwróćcie uwagę na chmury, że różnią się one od tego fragmentu nieba, który tutaj był. Zobaczcie, co program nam tutaj ładnie obliczył, po prostu stworzył nam nowe niebo. Nie jest to żaden trik, jest to taki bardziej inteligentny system wypełniania, dzięki któremu nie kopiujemy po prostu z jednego miejsca pikseli na drugi, tak jak za pomocą stempla, tylko program sam wylicza nam, co tutaj wstawić, tak żeby nie odbiegało to od pozostałej części obrazka. Jak dla mnie jest to naprawdę rewelacyjna metoda, właśnie stosuję najczęściej do usuwania jakichś drzew z nieba, czy jakichś takich rzeczy. Można nawet ludzi usunąć. Wszystko zależy od tego naprawdę, co jest na zdjęciu. Jeśli mamy jakąś w miarę jednolitą powierzchnię, to jest to naprawdę bardzo proste. Przejdziemy sobie teraz do tego zdjęcia.
Postaramy się tutaj zrobić to samo, co na dwóch poprzednich. Zaznaczamy. Wypełnij. I patrzymy na rezultat. Tu może być troszeczkę. Tutaj może być troszeczkę więcej jakichś problemów, ponieważ ta plątanina kabli jest trochę większa. No jednak postaramy się coś szybko z tym zrobić. No jak widzicie, nie zawsze efekty wychodzą zamierzone. Zrobimy sobie do tyłu i weźmiemy jakiś mniejszy fragment. Tu trochę pomożemy programowi. Ale musimy usunąć zaznaczenie. Odetniemy te kable. Od razu lepiej poszło. Zobaczymy jeszcze tutaj tą lampkę. Powinienem bez problemu usunąć. I tą brzydką antenę. Jeszcze może usuniemy tutaj tą lampę wyrastającą z zegara. Jak widzicie, w bardzo prosty sposób, praktycznie bardzo szybko oczyściliśmy zdjęcie z takich różnych rzeczy zbędnych. I najważniejsze jest to, że ciężko w ogóle poznać, że tutaj coś było, bo przy użyciu stempla bardzo łatwo zostawia się ślady, jednak jest to trudne, żeby w jakieś większe obszary wymieniać jakieś takie szczegóły. Oczywiście można to robić, ale jest to bardzo czasochłonne. Za pomocą tego narzędzia i za pomocą właśnie takiego zaznaczenia i wypełnienia możemy w szybki bardzo sposób jakieś większe powierzchnie, większe przedmioty wycinać, nawet jak to z tytułu wynika, jeśli ktoś ma taką potrzebę, to może ze zdjęcia wyciąć teściową. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam na moje kolejne filmy. Cześć!